kilka zawodników do kadry na Euro 2012. Odmierzamy ze zniecierpliwieniem drużynie Franciszka Smudy, no ale tak jak już wcześniej mówiłem, jak mówił również selekcjoner, nawet podczas meczów tak odległym zakątku Europy. Aleksander Suworow, dośrodkowanie gracza Krakowi, broni teraz świetnie Sandomierski. To był któregoś z kolegów z reprezentacji Janusza Gola. Jest z lewej strony Dawid Plizga. To nie koniec akcji biało-czerwonych. Plizga będzie miał okazję na oddanie strzału, broni gol! Bramka dla naszej reprezentacji. Co to znaczy zdecydować się Dagłębia Lubin? Drugi występ w reprezentacji tego zawodnika. No i zobaczmy, błąd na Masko popełniony przy tej interwencji. Jeszcze tak na wszelki wypadek. Był tam Michał Kucharczyk, no ale już jego ślizg był niepotrzebny, bo piłka przekroczyła linię bramkową. Teraz Franciszek Smuda ma już zupełnie inny cel. Jesteśmy pewni gry w turnieju finałowym. A teraz uwaga, Grzegorz Sandomierski! Piłkarze wyrzutą kartę teraz. Znakomite zagranie na prawą stronę, okazja dla Mołdawii, dał się ograć Wołąkiewicz, Sandomierski, piłka obok bramki, bardzo groźnie było od tego rodzaju błędy, tak jak teraz Wołąkiewicza na pewno nie powinny się przytrafiać, nie ma teraz spalonego, został Kikut, ale świetnie Grzegorz, szansa dla naszych piłkarzy, Dawid Nowak, okazja na to, by wygrał pojedynek, 1-1 z Damasko, ależ teraz dobre wyjście do bramki. Zmasowane takie ustawienie w drugiej linii. Z prawej strony Pawłowski. Okazja dla Polaków. Dawid Nowak. Piłka obok bramki. No ale już kapitan mołdawskiej drużyny teraz włącza się do tych akcji ofensywnych. No i strzał Artura. Był tutaj faulowany gracz Zagłębia Lubin. Tymczasem uwaga, kontratak Mołdawian. Grzegorz Sandomierski źle obliczył teraz. Ale od piłki. No i może być niebezpiecznie. Andronik. Uwaga. Dorosz szuka sobie miejsca na oddanie strzału. Jeszcze nie koniec. No. Bugajow miał stąd dobrą... też tych wyróżniających się zawodników w naszej lidze, no trochę ubyło. Tymczasem teraz Mołdawianie, uwaga, Bugajow niebezpiecznie, Bugajow broni Sandomierski. Tym razem już tym razem na Masko wychodzi, nie ryzykował chwytu, wypiąstkował jeszcze Szymon Pawłowski. Czy to będzie ta kropka nad i postawiona przez biało-czerwonych w dzisiejszym meczu? Pawłowski blisko pola karnego, Pawłowski no, zaplątał się już trochę w polu karnym. Straciła ta akcja impet, ale bliska, ależ teraz broni na Masko, a była to świetna okazja, aby miłym akcentem zakończyć to spotkanie. Wygrywamy 1-0, a powinniśmy wygrać ten mecz 2-0. Szkoda szansy, którą...